Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Madzia. Ja jestem Marta. I za nami jest Sonika. Będziemy wykonywać sesję zdjęciową. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ze względu, że Sonia jest podobna do Arona. I Marta będzie miała akurat zdjęcia na swój profil, jeśli będzie chciała je użyć. Sonia będzie miała zdjęcia z Martą, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ubieramy jej o głowie i idziemy na pole coś fajnego poklikać. Ubieram o głowie, która została pogryziona wcześniej, bo powiesiłam je na płocie przez tutaj panią. Chwila, bo tu na prawniku. Sonia już była czyszczona, ponieważ Marta już miała na niej jazdę. Czekaliśmy, aż była bardzo grzeczna. Ej, gdzie ty idziesz? Przepraszam. Teraz już nie jest grzeczna. Przepraszam, przepraszam, stój. Tak, ten nachapnik jest taki. Tamten odcinek zobaczycie u Marty, co? Zjedzony? Znaczy nie zjedzony, ale taki zielony i pogryziony. Trudno, nie będzie widać na zdjęciu. Jesteś taki jak Photoshop. Jezu, jak ty ziewasz. Na pewno biała, co? O nie, ona taka będzie na sesji. No, no dobrze, będą śmieszne zdjęcia. Nie będzie taka brzydka. No właśnie, prędzej, jak będzie prędzej będą śmieszne niż zwykłe. Nie, jak będzie ziewała. Sonia, ona już chyba myśli, że na kolejną jazdę idzie. Jedna. A to tylko na sesję. Nie, nie, ja już sobie przygotuję aparat, żeby mogła sobie ziewać. Może zrobisz ty nam jeszcze jakieś jedno zdjęcie. Jakieś wspólne? No. Bo on też umie w miarę obsługiwać aparat, to może będzie jakieś. Dobra. Zobaczymy, co się nada. A sobie też mam zdjęcie, bo chodziły tutaj na balotach. Jak on zrobił szybką sesję, taką przedło. To wczoraj. Też mega ładnie wychodzi na tych balotach. Możemy tam też sobie zrobić. No, to chodźmy może na te balotki, a później tam, bo tam jeszcze są, to na mnie zejdzie. No, problem w zdjęciach jest taki, że ja zawsze mam minę, jakbym była obrazem na cały świat. Bo ja nie potrafię przed aparatem. Rosa widzę w tle biega. I zawsze jestem taka gruba, jakby nie wyskoczyła. Brrr, 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 stój. Rosa, no nic się nie dzieje. Stój. Musieliśmy opanować Rosę, bo zaczęła się wściekać, bo zabraliśmy mamuśkę, dostała jedzenie i już jest grzeczna, więc patent na mnie. Sonia, ładnie. Możesz się też na nią patrzeć, nie? Ładnie. Postaw się. Zobaczymy, czy widzowie ogarną na zdjęciach, jak nie obejrzą tego filmu, na Instagramie na przykład, jak widzą zdjęcie, czy to jest inny koń. Jest skała bokiem. Wydaje mi się, że ludzie mogą ją ogarnąć. No, ona od boku jest bardzo podobna, ale od przodu widać, że już ma inną odmianę trochę. No, czy to? Że tak stoi w ten sposób. Czy może? Pan mi to proszę. Nie, czekaj, ja ją odwrócę jednak inaczej. Ona umie postawić uszy na wywołanie? Nie. Oj nie. Żeby jakieś odgłosy konia. Ale ma uszy brzydkie. Teraz będzie jadła. O. Dobra, może pójdziemy. O, ma uszy. Chodźmy z tego szana, bo ona za dużo go jadła, nie może takiego suchego. Więc pójdziemy na łąkę, bo ona się tu zżarła, jakby była głodzona. Ja nie wiem. No lepsze takie, coś innego w końcu. No, możesz już zawrócić. I okej, okay, tak żeby nawet boczkiem o, tam Rosa woła? Nie jest. Rosa woła, to może ona się, o, zainteresuje. O, ładnie. Zamykam oczy teraz na zdjęcie. Ja zawsze robię więcej, żeby po prostu złapać, żeby się było otwarte. O. Sonia! To się ją nawet klepnij, nie bój się ją tam lekko. Lekko, bo ona jest też, wiesz, pana. Gdzieś nawet, o super, tu popatrzę, gdzieś tam na boczek. Sonia! O, pięknie. O, i się odwróciła. Zrobimy obrót. No bo jak tu można stać na trawie i jej nie jeść po prostu? Była dzisiaj na łące. Ale ona teraz jest na trawie i nie może jeść. Jakbyś ty stała w maku, miałabyś przed sobą zamówienie i byś tych mogła jeść. Tak jest. A powiedz, Sonia! Chyba, że chcesz na nią usiąść, będzie ci łatwiej. Chcesz pomogę? Możesz. Dobra. O, teraz widzisz, ona od razu stoi grzecznie, jak się na niej siedzi. I co? Róbcie tego w domu. Wie, że jest na przegranej pozycji. Czekaj, chciałam przeprowadzić światło, bo się troszkę zmieniło. Czekaj! O, super. Ja chyba krzyka wtedy, co? Nie. Albo nie wiem. O. No, możesz nawet złapać ją tak, o no. Albo lewą ręką się oprzeć o zadek. Nie chciałam, żeby ona myślała, że ja tak. Ciekawe, czy możesz tak, o właśnie, o lewą rączkę. Do góry, Sonia. Czekaj, bo tu jest blisko. Sonia! Sonia! Ach, to sesje zdjęciowe z końmi.
To chyba nie są łatwe z końmi. Czekajcie, muszę sobie podejrzeć, co tu wy, czy to coś wychodzi. Jest gipes. O. Co mam robić? O, patrzcie, gdzie ona? Obiektyw czy gdzieś? Co? Obiektyw czy gdzieś tam chyba? Możesz się patrzeć na boki, obiektyw, możesz się ruszać, nie? Śmiało, o, masz do mnie, do tyłu. Tylko pociągnij się lekko lewą wodzą, żeby tu się patrzyła. To ja jestem ciekawsza, Sonia. O, super. Możemy nawet, że sobie możesz wstępować. I masz takie kółko, na wstępie też jest fajnie w takim ruchu. Tylko tutaj będę robiła zdjęcia na tej wysokości. Ale też tam przy moje konie są też przyzwyczajone do sesji, bo ja co chwilę je używam do zdjęć, więc to są modele. A jakbyś chciała, to ci mogę z Jankiem zrobić. Janek jest modelem pro. No. On do same sesje. On to jest i siwy, i Janek to są moi stali modele. Zobaczymy, czy widzowie jeszcze teraz w ruchu, jak po ciebie zdjęcia ogarną, że to nie jest Aaron, bo pod światło to widać tylko kształt konia jakby. Robię serię, żeby coś fajnego wyłapać. Zobaczmy, co tu jest fajnego. Że po czym? Zgrywa jak inna, bo jest bardziej gładka. Aaron ma bardziej skoczony. Ona też ma mówię, tego jest cieńszą, dwukrotnie cieńszą i nie wiem, co to spowodowało, że tak straciła. No też straciła grzywkę. Ona zawsze tak na wakacje traci, tak na wiosnę, wakacje, a na zimę jej się tak puch robi. Cieszę się, że tak wygląda wtedy. Dajcie sobie takie bliższe. Takie głowy. A jeszcze może zrobi nam wspólne. No, a jeszcze zrobimy z Jankiem sesję. Z nią starczy, będziemy mieli sporo zdjęć. Ja jestem szybka, bo ja tak ustawiam, tak i mamy. A co będziemy konia męczyć na sesji? Chyba tak. Razem no chyba razem nie usiądziecie, nie? No, tylko tego nie nagrasz już raczej. Nie wzięłam statywu do nagrywania. Nie ma w aucie? A jest? Sonia już się zmęczyła sesją, nie chciała za bardzo pozować, nawet co chwilę ziewała, rozpiliśmy jej na chrapnik, żeby mogła sobie już ziewać, bo kobyłka już ma chyba chęć na drzemkę, więc idziemy ją odstawić i jeszcze porobimy może parę zdjęć z Jankiem, bo Marcie bardzo się spodobał Janek, najbardziej ze wszystkich kucyków. A bo Janek jest takim blondynem ładnym. Tak, a Janek to jest nasz model stajenny, on zawsze bierze udział w sesjach świątecznych, z dziećmi, rodzinnych i wakacyjnych, więc nie możemy odpuścić takiego, wiecie, modela profesjonalnego, top model. Dałabym jej jeść trawę, ale była się trochę na deprymatu. No, może się weźmiemy. Chodź. Bo ona, już miałam jedno rozwalone o głowy, co prawda 3 razy przed siwego. Ona się żadnego nie rozwaliła, ale już nie mam zamiaru szukać prymarza, który znów mi to strzyje. Za każdym razem musiałam wysłać do innego, bo każdy zamykał swój zakład. I jeden naprawił i później już nie działał. To myślałam szukać kolejnego. Tutaj mamy ogłowie dla Janka. Zrobimy z niego jednorożca, bo mam jeszcze do niego skrzydła, które już możliwe, że gdzieś widzieliście, ale zostały w domu, bo nie byłam przygotowana na taką sesję. Ale róg tutaj jest, to sobie przykleimy na taśmę, ale go nie widać na koniu. W ogóle tego nie widać, bo on ma taką bujną grzywę. Zafarbowało, właśnie. To miało być białe, ale rzeczywiście jest różowe. A wiesz, może to się zrobiło takie ala brązowe, bo leżało w brązowych ogłowiach. W tym słońcu wygląda jak różowe. No, trudno będzie różowe. Lepiej nawet. A ja mam ten, normalnie mój dzień skankar jadra z obrach ogłowia, czy on będzie... No, tylko uwiąz mu damy na szyję. Żeby nam w razie budzić nie uciekł. Bo jak on ucieknie, to będzie się na nie uciekał. Chociaż widzę, że ja mu się już tutaj za bardzo nie chce stać, bo go muchy gryzą, więc zaraz je zabieramy. Przez ogólnie zwykle... No one zwykle stają krócej, ale przez odcinki... O Jezus, nie chcę. On zawsze łapie, ale teraz się zdziwił. Ja też się zdziwiłam, że on tak zrobił. Jeszcze raz. Ja takiego małego nie umiem ubierać. Jeszcze ma taką grzywkę, jak ją wyciągnę? No trzeba właśnie wyciągnąć, bo wtedy będzie go cichu, nie? Bo no i to będzie też źle wyglądało, nie? Tylko... No, normalnie. Na się ułoży. On sam sobie wyciągnie. Bo nam ruch rozwalisz. Sobie przypniemy mu tylko tu. Tutaj się zaplątała grzyba. O. Nie wiem, chyba git, co? O, poprawia. Git. Dobra, to na razie zostawimy tutaj. Przewidzimy z nim w tej dużej trawy.
Chcę być bez obowiązku? Może, tylko ja tam muszę to pilnować sobie. To będę go tak kontrolować, ale będzie ładniej chyba. No. O, super. Janusz! Poszedł nie do tego wiadra. Do tamtego, o! On miał coś jedzenia, żeby... Wprowadzamy już kucyki z łąki. Trochę długo nam zeszło dzisiaj, bo nagrywaliśmy dwa odcinki. Jeden do Marty, jeden do mnie. Więc trochę zeszło, więc już kucyki miały dzisiaj high life na tej trawie. No ogólnie tak długo nie siedzą, ale po prostu... Tak nam zaszło z odcinkami. Potem takie grubaski są. Tak, to są takie typowe Szetlandy. Ja lubię Szetlandy, mogę lubię mieć. Chodźcie, chłopaki. Jedna główka. Druga główka. Pa, pa. Idźcie się napić. Te zdjęcia, które wykonaliśmy dla was, zobaczycie na naszych Instagramach, na Instagramie Marty oraz moim, coś tam wybierzemy, będzie wrzucone, więc serdecznie was tam zapraszamy. No i to by było na tyle. Co ci jest? Ja już jestem przemęczona tymi odcinkami, dwa odcinki dla mnie pod rząd to chyba za dużo. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia do kolejnego odcinka, pa pa!